Siema, z tej strony Skydum i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z draftu według youtuberów. A dzisiaj moim uczestnikiem będzie Kinetyk. Cześć, witajcie. I pamiętajcie, jeśli może go nie kojarzycie, to wbijcie na jego kanał, oczywiście link w opisie. I przechodzimy do wybierania. Dobra, to wybieramy teraz formację od 1 do 5 oczywiście. No to niech może będzie numer 2. 3-4-3 płasko. A no, nawet nie. Znaczy znowu trzech obrońców, to tak już mi się nie podoba, ale okej. Okay. Dobra, tutaj mamy kapitanów i ja bym chciał dostać Messiego 97 na napastniku, abym nie chciał dostać na niego. No to Messi się najczęściej gdzieś na końcu pojawia, to może numer 4. 4 Ronaldo. A, no. To też dobrze, ale... Napastnik numer... 1. 1 Higuain. Jakieś tam... Nie, to nawet. Aha, nie będzie jeszcze. No, dobra. No, bo Ronaldo, ten Messi mi utkwił w głowie, dobra. No to w takim razie teraz kto będzie? Jaka pozycja? Teraz skrzydłowy prawy. No to może numer 2. Di Maria. O, tu będzie jakiś nam. Dobra. O, teraz srebrem pospał. To jeszcze raz dwójka, bo tam czasem są informy jakieś. Masango. O, nie kojarzę kompletnie. No też właśnie. Jakiś murzynek. O, znowu słabo. No dalej. No tak, jak słabo, no to ostatni numer 5. Stoch. No tak, średnio bym powiedział. A tego kojarzysz? No, też coś kojarzę, ale nie żebym nim grał. Dobra, no to następny zawodnik to niech będzie numer 3, środkowy. Bruno. Zwykły. Ale słabo coś leci dzisiaj. No tak właśnie widzę. O, teraz. Teraz dobrze? No nieźle. No to teraz numer 4. I nie 192. No zawsze coś, zawsze coś. Dobra, to teraz jesteśmy w środkowych obrońcach, tak? Mhm. No to numer 1, pierwszy. Na pewno? Na pewno, chociaż... Zostanę przy dobrze. No dobra, no to może jak... To pierwszy od końca, numer 5. O, właśnie tego chciałem. O. Dobrze, że zmieniłeś, bo wtedy był Vidić, więc wiesz. Aha, dobra. Tempo się nie zgadzało za bardzo. A teraz kto? Dobra. Znowu środkowy obrońca. No to może numer 4. 4. Koulibaly. Dobrze, 85. Gdyby nie pracowitości, naprawdę dobry zawodnik. Tutaj znowu jest Vidić, więc wiesz, lepiej w niego nie traf. No to może numer 1. Laporte. O, no to nawet. Spoko. I bramkarz. Teraz bramkarz. No bramkarz gra zawsze z numerem 1, no to pierwszy. Horn. A nie jest taki zły, aczkolwiek chyba nie pasuje do zgrania kompletnie. No na razie masz 56 zgrania i ocena 86. Więc tak. Zaraz będzie lepiej. Dobra. No tutaj masz Buffon na 93, więc... No to numer 4. Tygea, 94. No. No, ale weź 92 teraz. No to numer 3. 3... jakiś Rusek. Nie będę tego czytał. Dobra. Zirkov chyba, nie jestem pewny. Jako ten Imot? W sensie klasyczny bohater? No, Imot. To chyba Zirkov. Dobra, no to następny numer 5. 5, Nkulu. Dobra, to kolejny zawodnik to będzie numer 2. 2, Abraham. A, no tak. Ale słaby sytuacja coś dzisiaj. No, słyszę, że te karty nie najlepsze. Postaram się teraz lepiej. Numer... A teraz James Rodriguez. Oj, James chyba... Coś czuję, że na czwórce, ale nie jestem pewien, powiem 3. Był na czwórce. Kurde. A tak to De Bruyne. A, też dobry. De Bruyne może być. Teraz dawaj. Kolejny. No to piątka. Piątka Sanchez. A, może być.
To teraz numer 1. Jeden Torres. O, ale jakaś specjalna wersja? Nie, SPD taki. Aha, taki Torres. Dobra, ile jeszcze zostało? 7. 7? Tak? Dobra. To teraz 3. Numer 3. 3 Tobal. Topal, a dobra. No ten całkiem ma przyjemne statystyki. To no, może teraz powinien... numer 5. 5 Hamsik. O, ładna bramka na euro. Pasuje. No dokładnie. No to tak, no to może teraz numer 2. 2 to jest Perisic. No to nawet tak w sumie ligą włoską tam Higuain, potem Hamsik, Perisic. No właśnie, tak jak patrzę, to nawet coś tam z grania na pewno będzie, a ocena nie wygląda tak źle. Dobra, teraz... O, no to fajnie. Teraz może numer 4. 4 Layun. O, a jaka wersja? 81 Info. Aha. Miałem nadzieję, że to wcale. Nie. No tak. To jak ostatnia, to ostatnia numer 5. Morata. Ulubienie z wszystkich. Tak jest. Ale transferowany czy? Nie, bo to jest Imot. Aha. Już. No, ale znowu liga włoska. Dokładnie. Jeszcze Menargo. Menadżer? Menadżer numer 2. 2 Flores. Chyba ostatnio też był Flores, ale nie jestem pewien. Czekaj, teraz podsumowanie draftu. Na razie ocena składu 152, ale jeszcze to pozmieniam oczywiście. I teraz challenge dla mnie, jaki masz? Challenge. No to ja challenge ustaliłem zgodnie z widzami 8 minut temu. I są są trzy challenge. No i w sumie najciekawszy wydaje mi się pianki, a więc po prostu musisz włożyć jak największą ilość pianek do buzi, jeżeli oczywiście uda mi się być na pierwszym miejscu. Dobra. No i oczywiście to nagrać, żeby nie było tak łatwo. Dobra. A my przechodzimy oczywiście do draftu. Powodzenia. Dobra, i tak ostatecznie wygląda nasz skład. Jak widzicie, tutaj Morata i Iniesta nie są na swoich pozycjach, ale to wiadomo. Tylko dla zgrania zrobione. Zanim będzie wchodził Stoch, ten Słowak i Sanchez. I ogólnie powiem wam, że to już jest nie nagrywane na żywo, bo to po jakimś czasie nagrywam. Tak było. Teraz przechodzimy do pierwszego spotkania w dzisiejszym drafcie. Dobra, i tak wygląda skład mojego przeciwnika. Jak widzicie, tutaj się najbardziej rzuca w oczy Messi, Ronaldo, Daniel Alves, czy też Czech. Najbardziej się właśnie boję tego Czecha. Myślę, że ten skład nie ma słabości i na pewno będzie to ciężkie spotkanie. I zobaczymy, czy wyjdziemy z tego zwycięsko, czy jednak z porażką, więc zapraszam na skrót. Dobra, pierwsza sytuacja mojego przeciwnika jest przy piłce, ma okazję do strzału, strzał De Gea na szczęście. Świetnie broni, jak widzicie tutaj lagi były. Niestety tutaj Higuain przy piłce. Niedługo przychodzi oczywiście raczej do Juventus podanie do Moraty. Morata ma szansę strzału i niestety trafia prosto w Daniego Alvesa. I nie mamy bramki. Kolejna akcja, teraz mój przeciwnik w moim polu karnym podanie do Garetha Bale'a i niestety ten trafia. I znowu się pojawiał komentarze w stylu właśnie takich. Ten pick life to klejemy, bo na drafta jesteś słaby celu. I takie you touch my tra-la-la. Pewnie tak było. Ale teraz kolejna akcja, Gareth Bale przy piłce. Gareth Bale strzał do gola, na szczęście po raz kolejny świetnie. Popisuje się świetną interwencję tutaj Ronaldo i strzela. No niestety co ja mam tutaj dużo mówić, 2-0. Ale mam jeszcze jedną rzecz wam do powiedzenia. Mam już dość komentarzy. Dość tych żartów ze mnie. Mam już dość. Czas na to, na co wszyscy czekali. I nie dałem dupy. Czas na comeback. Dobra, pierwsza akcja. Di Maria do Hamsika i Hamsik strzela idealnie i mamy 2-1 w 69 minucie. I myślicie, że to koniec? Nic bardziej mylnego. Teraz piszcie, Skydum jesteś Bogiem, bo to będzie comeback i wam to obiecuję. Podaję do Hamsika i idealnie wykończył Słowak. To akcja, druga bramka wpadła w ten sposób, że Ronaldo podał do Stocha. Stoch miał świetną okazję. Strzał! I gol miał być. Co? Ej. Ale...
2-1. To chyba dobrze się zakończyło. Więcej posiadania miałem. Prawie wygrałem. Ale będą dobre paczki. Na pewno. Nawet niezłe. Patrzcie, ale na pewno będzie... Messi będzie pewnie w pierwszej paczce. Na pewno. Maxwell... że dobry jest. Na pewno. Gdzieś. Kolejna paczka. Tutaj na pewno będzie jakiś inform. Bayer. To prawie jak Bayer Monachium. Prawie. I strona paczka. Tutaj na pewno będzie inform. Obiecuję. No. Ale jest Borysiuk. Borysiuk jest dobry. Gdzieś na pewno. I jest brązowa karta. To rzadko się zdarza. To chyba dobrze. Ale jest Borysiuk, pamiętajmy. Nie ma co się smucić. Dobra, a tak na serio, to dzięki wielkie za obejrzenie. Piszcie w komentarzu, kto ma być następny. Sorry, że przegrałem znowu, ale tak się zdarza. Zostawcie suba, lajka, więc na razie cześć i czołem.